dobry. Zapraszamy. Warszawy, jestem malarką, jestem tutaj w Oławie po raz pierwszy na tym plenerze. Dzisiaj mamy warsztaty z dziećmi. Dzieciaki mają za zadanie odrysować się i namalować siebie lub co chcą, coś z wyobraźni. Później oczywiście będzie wystawa w sobotę, zapraszamy. Ogólnie bardzo jestem zadowolona tutaj z pobytu i mam nadzieję, że miasto i organizatorzy jeszcze raz mnie zaproszą do Oławy. Jestem w tym roku komisarzem plenerów po raz trzeci. Mam tą przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie miasta Oławy i możliwość uczestniczenia w tym plenerze. Też bardzo się cieszę, że mamy możliwość wyjścia do mieszkańców. Najłatwiej, chyba najprzyjemniej jest do najmłodszego pokolenia, czyli do dzieci. Dzisiaj wymyśliliśmy taki pomysł, żeby dzieci zrobiły coś innego niż zazwyczaj robią w domu czy w ośrodku kultury, bo tam też są zajęcia. Ośrodek kultury również zaprasza nie tylko na plastyczne, ale jeszcze innego rodzaju działania. A teraz dzieci mogły zrobić coś zupełnie nowego, dużego i mogły odrysować swoją postać i ją pomalować tak, jak lubią, jak chcą, jak im się podoba. Jak pani podsumowuje i porównuje tegoroczny plener z zeszłorocznym? Ten plener jest takim jakby przednówkiem do dalszych pomysłów, które byśmy chcieli zrealizować, jeśli się uda, w przyszłym roku. Bo w tym roku mieliśmy taką próbę prezentacji artystów też w tej chwili w klubie Skrzydlatych, a bardzo bym chciała, żeby w następnym roku było na większym forum, żeby
można było wcześniej w gazecie czy w innych mediach przedstawić, jakie osoby przyjadą, i także można było zaprosić zainteresowanych czy młodych ludzi, którzy chcą się zająć sztuką, mogliby przyjść i posłuchać, zobaczyć, co już dojrzali ludzie robią, lub też artyści z Oławy, lub oczywiście też osoby nie zajmujące się sztuką, a interesują się tymi zagadnieniami. Teraz się tam w ośrodku kultury remontuje jedna sala, która będzie taką salą wielofunkcyjną, która pomieści sporą ilość osób, ludzi. Także mam nadzieję, że to się ziści, że można było zrobić taki panel też dyskusyjny. W tym roku były zaproszone osoby, artyści o bogatym dorobku. Można powiedzieć na przykład o panu Andrzeju Budko-Durierze, który jest już w encyklopedii sztuki. Również pani Dorota, przepraszam, pani Beata, też jest artystką o bogatym dorobku, bo robiła do wielu filmów kostiumy, także od wielu lat zajmuje się sztuką. No nie wspomnę o innych osobach z różnego pokolenia, i to jest też takie zdarzenie troszkę starszych z młodymi ludźmi. Bardzo bym chciała zaprosić wszystkich mieszkańców Oławy na jutrzejszy roboczy wernisaż, który będzie o 17 w Ośrodku Kultury w sali baletowej. To jest pokazanie plonu tych dwóch tygodni, jakie tutaj mieliśmy możliwość, podczas tych dwóch tygodni malarze i fotograficy robili swoje projekty, swoje obrazy. Wiem, że jeden artysta, fotograf chodził po Oławie, rozmawiał z mieszkańcami, dociekał, dowiadywał się, jak tu się żyje, robił zdjęcia i będzie chciał pokazać to albo na monitorze, albo na jakichś innych materiałach. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się jutro spotkamy. Dziękuję. Let's go.